Jesteśmy w kontekście uzdrowienia, modlitwy o uzdrowienia i namaszczenia oliwą i zastanawialiśmy się właśnie, a jeśli były grzechy, które popełnił, zostaną mu odpuszczone. I zastanawialiśmy się właśnie, czy możemy wyrokować odnośnie tego, że czyjaś choroba jest spowodowana jego grzechem. I wiecie, jest oczywiście, może być połączenie pomiędzy niemocą i grzechem. Człowiek, który ono może być różnorakie. Choroba może być jakby Bożym sposobem upominania w sprawie grzechu, tak? Może być też konsekwencją grzechu. Może być jakby, no, niezadowolenie z tego, że żyjemy w sposób taki, że się nam nasze własne życie nie podoba, też może doprowadzić do jakiejś zapaści naszej psychiki, no i prowadzącego dalej również utraty fizycznego zdrowia. Więc to może mieć różne połączenia, ale nie możemy jednoznacznie tego powiedzieć, że choroba w czyimś życiu jest spowodowana grzechem. Kochani, pamiętajmy, że w pobliżu jest Hiob. Hiob, który cierpiał absolutnie w sposób niezawiniony. Absolutnie w sposób niezawiniony. I wiecie, chociaż próbowali mu wmówić. Także kochani, dwie rady. Po pierwsze, nie bądźmy tacy jak przyjaciele Hioba i nie wmawiajmy ludziom, że to z powodu ich grzechów spadły na nich wszystkie nieszczęścia, które spadają na ludzi. Ja doświadczyłem takiej miłości ze strony braci w Chrystusie i jakby nie jest to bardzo przyjemne doświadczenie. Ale też jeśli spotyka nas jakaś niedyspozycja czy choroba, to weźmy pod uwagę, że to może być sposób przemawiania do naszych serc stosowany przez Boga. Czyli jakby weźmy pod uwagę jedno i drugie, ale znowu, kochani, nie bawmy się w Boga, mówiąc, że ktoś na pewno chory jest z powodu swojego grzechu. No nie, no słuchajcie, jeśli ktoś cudzołożył i w wyniku tego jest chory na chorobę weneryczną, no to jest oczywisty związek, tak? Ale w żadnym innym przypadku tak nie jest. Kolejna okazja, jest to kolejna okazja do bluźnierczego sądu. Bluźnierczego, gdyż człowiek, który coś takiego twierdzi, musi sam sobie przypisać zdolności, które posiada jedynie Bóg. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się za siebie nawzajem, abyście zostali uzdrowieni. Wiele może skuteczne błaganie sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem mającym podobne doznania co i my i modlił się modlitwą, by nie padał deszcz, a nie padał deszcz na ziemię przez 3 lata i 6 miesięcy. I ponownie modlił się i niebo deszcz dało i ziemia wydała swój owoc. Módlcie się nawzajem za siebie i wyznawajcie sobie upadki nawzajem. Czy oznacza to wyznawanie sobie nawzajem upadków, czy oznacza wyznawanie tylko tym, w stosunku do których się zawiniło? Nie jestem tego taki pewien, nie jestem pewny, naprawdę. Natomiast na pewno w stosunku do tych, w stosunku do których zawiniliśmy, powinniśmy wyznać nasze grzechy. Więc jeśli zawiniłem w stosunku do brata Krzysztofa, to nie mogę z tym przyjść, nie wiem, do Tomka i wyznać swój grzech, tylko powinienem przede wszystkim przyjść do Krzysztofa, tak? Jeśli i tak dalej, słuchajcie, oczywiście, że wyznawanie swoich win innym braciom, szczególnie wtedy, gdy ci modlą się o nas,
modlą się na przykład o nasze uzdrowienie, jest jak najbardziej prawidłowe. I kochani, ten werset jest powiązany z poprzednim tekstem, a jeśli dopuścili się grzechów, tak? Będzie im, wyznawajcie sobie nawzajem upadki i modlicie się. Ja to jakoś podzielić musiałem, natomiast to wyznawanie upadków jest połączone z odpuszczeniem grzechów i jest połączone z tym namaszczeniem oliwą w imieniu Pańskim. W 15 rozdziale do Koryntian mówi, że wiele zasnęło, nie? To jest pytanie w 11 rozdziale 1 do Koryntian, czy zasnęło dotyczy fizycznej śmierci, czy też dotyczy takiego stanu duchowego odrętwienia. Ja nie jestem pewien, na ten temat też toczą się dyskusje, również tu w Świętochłowicach, co owo zasnęło może oznaczać. Bo wiecie, ja naturalnie wychowany przez rodzinę katolicką, to od razu widzę tego chłopczyka, który niegodnie przyjął komunię i upadł od razu martwy i cały zczerniał tam na miejscu. I po prostu no, to nie jest to, o czym ten tekst mówi, żebyśmy zdali sobie sprawę. Ale jest trudno przezwyciężyć swoje myślowe przyzwyczajenia wpajane od najmłodszych lat. Jest to trudne. Okej. Okay. Pierwsze pytanie, co mamy czynić jedni drugim? Modlić się. I to jest tu na pewno nakazane, modlić się i wyznawać sobie nawzajem grzechy, abyście zostali uzdrowieni. Czyli krótko mówiąc, można założyć, że istnieje powiązanie pomiędzy niewyznaniem grzechu i chorobą. Rozumiecie? O czym ten tekst mówi, to jest bardzo poważna sprawa. Nie będzie nam się dobrze wiodło w duchowej i fizycznej dziedzinie, jeśli nasze sumienia pozostaną obciążone winą w stosunku do brata czy do siostry. I to jest przede wszystkim napomnienie do tych krzywdzicieli skierowane tam. Do tych, którzy skazali niewinnego, tak? Skoro był niewinny, tak przy okazji mi się jeszcze nasuwa, jak mogli wygrać tą sprawę w sądzie? Musieli jakichś świadków mieć. Fałszywych pewnie, tak? I tak dalej, nie? No, to tak jeszcze na marginesie. Czyli w tym zdaniu uzdrowienie, czy też to sodzo, to zbawienie jest uzależnione od wyznawania sobie win, no i od modlenia się o siebie. Kochani, kochany bracie i kochana siostro, jeśli nie modlisz się o swojego brata i o swoją siostrę, to prawdopodobnie ich nie miłujesz. A kto nie miłuje brata, którego widzi? Wiecie, jak tam dalej idzie? Nie miłuje Boga, którego nie widzi. Pierwszy list Jana. To jest bardzo poważna rzecz, ale to działa też w odwrotną stronę. Wtedy, kiedy zaczniesz się modlić o swoją siostrę czy o swojego brata, to będzie on stawał ci się coraz to droższy. Dlaczego? Dlatego, że zainwestowałeś w jego życie swoje myśli, swoje kolana, dlatego, że w modlitwie zacząłeś życzyć mu dobrze. On ci stanie się drogi. Stanie się umiłowany. Będzie ci zależało na nim. Tak to działa. To działa w obie strony. Dlatego jesteśmy upominani do tego, żeby wyznawać sobie nawzajem grzechy i modlić się o siebie. Jakoś nie wierzę w to, żeby ci krzywdziciele modlili się o tych pokrzywdzonych. I nie wierzę też w to, żeby ci pokrzywdzeni jakoś wielce modlili się o tych swoich krzywdzicieli. Widzimy raczej, że jedna strona nagromadziła bogactw, a druga gniewu. W całym tym liście to pokazywałem wielokrotnie. Dlatego jedni są upominani do pokutowania z tego zła, które uczynili, a drudzy do pokutowania ze swoich złych myśli i słów, które wypowiedzieli. Cały trzeci rozdział to jest tylko kwestia języka.
Jak myślicie, kto miał większą tendencję do mówienia czegoś? Ci krzywdziciele, czy ci pokrzywdzeni? Kochani, pamiętajmy o tym, co mamy czynić jedni drugim. Co mamy czynić jedni drugim. A wierzcie mi, wszelkie funkcjonowanie zboru, ale nie tylko zboru. Jeśli należycie do towarzystwa wędkarzy, jest tam paru chrześcijan, jeśli będziecie się modlić o to towarzystwo wędkarzy, to jemu się też będzie lepiej wiodło. Bo ludzie będą do siebie lepiej nastawieni. Nie będą szli na udry, jak się to mówi. Bo jednemu będzie zależało na drugim. Także samo wyznawanie nie jest bez znaczenia. Ja nigdy nie należałem do takich tych klubów anonimowych alkoholików, ale tam to jest praktykowane, że ludzie opowiadają o swoim grzechu, o swoim uzależnieniu i przynosi im to ulgę i pozwala im to wytrwać w tym, co dobre. Nie wiem, bo to nie są moje doświadczenia, ale wiem, że takie rzeczy się tam dzieją. Więc to wyznawanie grzechów, to modlenie się nawzajem, nie wiem, czy na tych klubach, a oni się modlą, tego nie wiem. Ale może się modlą, nie wiem, a może nie. Kto prowadzi, zależy, kto prowadzi, tak. Tak, jeśli jest prowadzone przez chrześcijan, to pewno się i modlą razem. Tak czy owak, kochani, czynienie tych rzeczy powoduje powstanie pewnego rodzaju harmonii pomiędzy ludźmi. I one są ważne. Wiele może skuteczne błaganie sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem mającym podobne doznania co i my i pomodlił się modlitwą, by nie padał deszcz. Modlitwa o deszcz? A nie padał deszcz na ziemię przez 3 lata i 6 miesięcy. I ponownie pomodlił się, a niebo dało deszcz i ziemia wydała swój owoc. Popatrzmy na 5:4. Oto zapłata zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżeli wasze pola. Krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana zastępów. Jesteśmy w kontekście prac polowych. Jest powiedziane też, że oni mają oczekiwać na deszcz. Czyli jakby ta modlitwa o deszcz, modlitwa, którą wznosił Eliasz, nie jest tu przypadkiem przywołana. Ona jest przywołana nie przypadkiem. W 5:7 też to jest. Bądźcie cierpliwi zatem, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik oczekuje cennego owocu ziemi, będąc cierpliwym i oczekującym na niego, aż otrzyma deszcz wcześny i późny. Bądźcie cierpliwi i wy. Tak więc... W kontekście tego spajania, tego pękniętego zboru, występuje też modlitwa o deszcz. O deszcz, który zaspokoi jakby potrzeby tych pokrzywdzonych. Zwróćcie uwagę, że oni nie są namawiani do domagania się od krzywdzicieli czegoś, nie? Oni są proszeni o okazanie cierpliwości. Za rok pola znów obrodzą. Trudna postawa. Znacznie łatwiej jest walczyć niż prosić. O czym już mówiliśmy przy innej okazji. Walczycie, spory prowadzicie, a nie prosicie. Łatwiej jest walczyć niż prosić. Chciałbym do tego Eliasza sięgnąć. W tym celu otwórzmy pierwszą księgę królewską. Bo to jest bardzo ciekawa postać. Pierwsza Księga Królewska, 18. A gdy Achab zobaczył Eliasza, rzekł Achab do niego: czy to ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu? Sprawcą nieszczęść w Izraelu? On odpowiedział: nie ja sprowadziłem nieszczęścia na Izraela, lecz ty i ród twojego ojca, przez to, że zaniedbaliście przykazania Pana, a ty poszedłeś za Baalami.
Poślij tedy teraz i zgromadź do mnie całego Izraela na górze Karmel oraz owych 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery, którzy jadają u stołu z Izebel. Achab wysłał więc zew do wszystkich synów izraelskich i zgromadził proroków na górze Karmel. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł. Kontekst listu Jakuba. Pamiętajcie, kontekst listu Jakuba, gdzie jest o rozdwojeniu duszy. Człowiek o rozdwojonej duszy. To się powtarza jak echo w tym liście, raz za razem. A teraz popatrzcie, co mówi Eliasz. Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. Jeśli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odrzekł ani słowa. Eliasz, przywołany jako ten, który sprawił posuchę w Izraelu, w związku z rozdwojeniem serc Izraelitów na dwie strony. W związku z tym, że kuleli na dwie strony, nie wiedzieli, czy Baal jest Bogiem, czy Jahwe jest Bogiem, jak to jest. I oni są tak zaskoczeni, że nawet nie odpowiadają mu. Efekt, wiecie, tam potem jest sąd nad prorokami Baala, nad... Tak, a może zasną? Fajny jest ten tekst, naprawdę lubię go czytać. Pokazuje, jakim dowcipnym człowiekiem był Eliasz. I chciałbym jeszcze przeczytać z tego 18 rozdziału 39 werset. Gdy to zaś cały lud zobaczył ten cud, który się stał, kiedy Eliasz odbudował zburzony ołtarz Jahwe i Bóg sprowadził ogień na ofiarę jego, złożoną w prawidłowy sposób. A gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz mówiąc, Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Niesamowite. Krótko mówiąc, ten cud, i wtedy zaczyna padać deszcz, tak? Eliasz idzie, modli się i tam niczym dłoń, maleńka chmurka. I on wtedy biegnie, prawda, do Jezreel, mówiąc, burza idzie! I biegnie w mocy pańskiej przed Rydwanem Ahaba. Niesamowite. Ale chciałem zwrócić uwagę na to połączenie tego deszczu i tego zajęcia strony. To jest po raz kolejny powiedziane ludzie o rozdwojonej duszy. Tylko tym razem przykładem Eliasza. Przykład Eliasza jest podany, że Eliasz występował w takim kontekście. W takim kontekście, że Izraelici nie wiedzieli, komu mają służyć. I kuleli, jak tam jest powiedziane, na dwie strony. Jakub 1,8 to jest, ja przeczytam to, człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu i po raz kolejny występuje to w 4,8. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was, obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca ludzie o rozdwojonej duszy. Kochani, moim zdaniem to, co chce Jakub powiedzieć w tym tekście, to chce powiedzieć tak, że odpowiedzi i rozwiązania pochodzą od Boga, pochodzą z góry, tak jak deszcz przychodzi z góry. My się mamy modlić, mamy swoje problemy przynosić Bogu. My mamy wyznawać sobie nawzajem swoje grzechy, ale udzielać odpowiedzi udzieli jej Bóg. Dlatego przywołany jest Eliasz. Dlatego przywołany jest ten deszcz. Bracia, jeśli ktoś z was zostałby odwiedziony od prawdy, a zawróciłby go ktoś,
Niech wie, że ten, kto zawróci grzesznika z jego błędnej drogi, uratuje duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Duszę jego, powiedziałem, tam jest duszę od śmierci. I to jest pierwsza rzecz, nad którą chciałbym, abyśmy się zastanowili. Co ma być naszym celem względem braci, którzy upadli? To jest bardzo istotne z tego powodu, że często różnego rodzaju kroki dyscyplinujące innych są skonstruowane w sposób taki, że są one dla dyscyplinowanych niemożliwe do przyjęcia. Wiecie, jeśli ktoś na przykład, no mieliśmy ostatnio z tymi reformowanymi trochę do czynienia, jeśli ktoś na przykład zamiast ma jakieś podejrzenia odnośnie kogoś tam i zamiast po prostu zapytać tej osoby, od razu umieści w internecie artykuł. Artykuł zrównujący tą osobę z błotem, że tak powiem. Wiecie, ja to przeżyłem kilka razy. Kilka razy w życiu widziałem coś takiego. Wiecie, nie jest możliwe przyjęcie napomnienia po takim autorytecie, po takim artykule, czy po tego typu działaniach. Dlaczego? Z tego powodu, że tego typu działania są retorycznie skonstruowane nie tak, aby doprowadzić brata do pokuty, tylko są skonstruowane tak, aby zniszczyć jego autorytet. W związku z tym jedyne, co spowodują, to jest reakcja obronna. I tym jeszcze umocnienie się na tej pozycji, którą on zajmuje. I tu uwaga, kochani, to jest bardzo ważne. Naszym celem jest, przynajmniej być powinno, pozyskanie braci, którzy upadli. Więc myślmy w tych kategoriach, aby ich pozyskać. Zastanawiajmy się. Spróbujmy, jak to się mówi, chodzić trochę w ich butach. Spróbujmy poczuć się, jak oni poczują się wtedy, kiedy powiemy do nich takie, a nie inne słowa. To jest bardzo trudne, ale bardzo ważne. Jeśli ktoś z was zostałby odwiedziony od prawdy, czyli krótko mówiąc, popadł w jakąś naukę, popadł w coś, co nie jest zgodne z Bożą wolą. Ale prawda to też dotyczy życia, nie? Żeby rozumieć prawdę, to w hebrajskim tego słowa znaczeniu. Żyj prawdą. No, popatrzcie, to jest bardzo ciekawe uzupełnienie. Akurat myślałem, znaczy, taki jest wniosek, że odpadnięcie od prawdy w rzeczywistości po prostu oznacza grzech. W tym przypadku oznacza on grzech. Czyli krótko mówiąc, jeśli ktoś został odwiedziony od prawdy, czyli grzeszy, tak? A zawróciłby go ktoś. Słuchajcie, w tym tekście w ogóle nie ma mowy o apologetyce. To nie chodzi o apologetyczne sztuczki jakieś erystyczne czy inne, które polegają na takim biblijnym zagnaniu kogoś w kozi róg, jak to ktoś powiedział. Fatalne to jest określenie tak w ogóle. Jeśli ktoś chce kogoś zagnywać w kozie rogi, to ja się pod tym nie podpisuję. Absolutnie. Celem jest pozyskanie człowieka. Celem jest pozyskanie brata, pozyskanie siostry. Czasami, wiecie, czasami jak ktoś jest bardzo uparty, to czasami trzeba mu powiedzieć twardo. Ale kochani, nie traćmy tego z oczu, że naszym celem jest pozyskanie brata, pozyskanie siostry. Czy nawet wtedy, gdy są mordercami? Rozumiecie, jakie wyzwanie stawia przed pokrzywdzonymi Jakub? To jest naprawdę straszne wyzwanie. Ktoś się wzbogacił na czyimś nieszczęściu, jeszcze go zabił. I on mówi, a zwróciłby go ktoś ku prawdzie.
Nawet wtedy. Nawet wtedy. Nie ma żadnej okoliczności, w której możemy kogokolwiek po prostu z taką nieznośną lekkością bytu wziąć i odstrzelić. Nie ma takiej sytuacji. Nawet mordercy. Pamiętajmy o tym. Jeśli pokutuje, jeśli szuka, mamy nie tylko go przyjąć. Proszę. Słusznie tutaj jest powiedziane, ale Biblia jasno i wyraźnie mówi: odejdź od oblicza męża głupiego. Odejdź od oblicza męża głupiego. Czyli odejdź, bo inaczej on cię pociągnie. I dlatego opowiada głupich, mów i tak dalej, a Paweł mówi: odejdź od takich ludzi i nie baw się z nimi, prawda? Czyli nie wszystkie rzeczy można tolerować, nie wszystkie można akceptować, nie ze wszystkimi rzeczmi należy tolerancyjnie, znaczy przyjąć. Nie. Mnie nie chodzi o tolerancję, absolutnie. Mnie chodzi raczej o nastawienie na dobro tamtego człowieka, nie o przyjęcie go z dobrodziejstwem inwentarza, absolutnie. Jeżeli się odwróci od swej drogi. Jeśli się odwróci od swojej drogi i nie chce się nawrócić, nie chce powrócić, to cóż ja mogę więcej? Ale powinniśmy starać się i popatrzcie, że też w tej kwestii tego rozdwojenia Pan Jezus nawet mówi, żeby przyjaciół pozyskiwać sobie mamoną niesprawiedliwą. Wszystko ma służyć temu, aby okazywać miłość siostrze i bratu. Wszystko ma służyć temu, aby pozyskać innych do prawdy. Ale niekoniecznie do zboru w Świętochłowicach, niekoniecznie do organizacji takiej czy innej. Rozumiemy, o czym mówię. Do Pana Jezusa. Przepraszam, w Judy pisze w 23, nie? W Judy 23? No, taka właśnie. Co tam pisze? Wyrywajcie ich z ognia. Tak, wyrywajcie ich z ognia, ratujcie ich. Miejcie litość połączoną z obawą. Miejcie litość połączoną z obawą. Ja to przeczytam. Wyrywając ich ognia, ratujcie ich, dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając odrazę nawet do szaty skalanej przez ciało. Po to, żeby ich grzechy nie przylgnęły do nas. Jest to trudny balans, ale pamiętajmy o tym, że najważniejsze dla nas powinno być na pierwszym miejscu pozyskanie brata czy siostry, bez względu jaki wielki byłby jego grzech. Jak się zakrywa czyjeś grzechy? A jak się zakrywa swoje własne? Jak zakrywamy swoje grzechy? Nie mówię o obłudzie. Przyjdź pod krzyż. Więc jak zakryjemy grzechy naszych braci i sióstr? Tak samo. Tak samo, przyprowadzając ich przed krzyż. Nie ma innej metody. To tam można wybielić swoje szaty we krwi baranka. Taki oksymoron, wybielać we krwi. Tylko tam. I tam należy przyprowadzić tych bogatych, którzy stali się mordercami, których dusze były rozdwojone, którzy upadli tak poważnie przeciwko swoim braciom. I tam ich należy przyprowadzić. I to jest poselstwo prawdopodobnie dla tych pokrzywdzonych właśnie skierowane. Jest pytanie, co mamy w sercach wobec ludzi, którzy zawinili względem nas? Czy mamy w nich pragnienie jakiejś sprawiedliwości słusznej dla nas? Czy mamy w nich pragnienie pozyskania ich dla Pana w obliczu grzechu, którego się dopuścili? A jeśli nawet będą niewdzięczni,
Jeśli nawet nas będą oskarżać o niewłaściwe motywy, bo do tego zwykle się sprowadza niewdzięczność, to wiecie, to ich oskarżenia możemy włożyć sobie jako koronę na głowę. Jak to jest u Joba napisane. Naprawdę, to nie jest relatywnie zależne od odpowiedzi tej drugiej strony. Tak jak małżeństwo jest umową niewymagającą wzajemności. Ślubowanie małżeńskie jest ślubowaniem do śmierci z jednej, z drugiej strony, ale nie jest ono zależne przecież. Ja dochowam ci wierności, jeśli ty dochowasz mnie. Nie jest zależne. Podobnie tu. Miłość braterska, miłość do braci i do sióstr, wybaczenie i próba sprowadzenia ich na właściwą drogę nie jest zależna od tego, co oni powiedzą o nas, czy jak nas potraktują. Co z tym zrobią. My mamy to zrobić. Narażając się być może na odrzucenie, niezrozumienie, śmiech, drwiny, nazwanie oszołomem, czy jakkolwiek. Ty, bracie, ty taki naiwny jesteś. I co z tego? No właśnie o tym powiedziałem. A jeśli zawinili względem nas samych, tak samo powinniśmy próbować ich pozyskać i zakryć ich grzechy przez to, co uczynił Pan Jezus Chrystus. Podsumowanie w kwestii uzdrowienia. Czy chcesz ludzkiej sprawiedliwości, czy ratunku dla bliźniego? To jest pytanie, na które każdy sobie musi sam odpowiedzieć. Czy chcesz własnej sprawiedliwości, czy chcesz ratunku dla swojego brata i dla swojej siostry, tego, który zawinił przeciwko tobie? Czy wyznajesz grzechy tym, wobec których zawiniłeś? To jest podstawa. To jest podstawa. Czy modlisz się o innych, także o tych, którzy są winni względem ciebie? Pan Jezus wręcz nakazuje to, aby się modlić o swoich nieprzyjaciół. A może wiesz, dlaczego innym źle się dzieje? A może wiesz, że to z powodu, że tacy wredni są względem ciebie, dlatego ich takie nieszczęścia spotykają? Jesteśmy bardzo skłonni, naturalnie skłonni do takiego myślenia. Dlatego tym bardziej się go wystrzegajmy, bo to jest bluźnierstwo. Bo to jest coś, co jedynie wie Bóg. Bóg cię pokaże. Bóg cię pokaże. Tak. A my się mamy modlić, żeby Bóg ich nie pokarał. Żeby Bóg ich wybawił z ich grzechu. Dokładnie odwrotnie. Tylko jest różnica między Bóg cię pokaże, a Bóg ci pokaże. Jest różnica między Bóg cię pokaże, a Bóg ci pokaże. Dość subtelna. Kochani, Boży plan to upamiętanie dla upadających. Boży plan to upamiętanie dla upadających. I taki powinien być plan w naszym życiu. I temu przede wszystkim służy to wezwanie starszych zboru, pomazanie oliwą w imieniu Pańskim i uzdrowienie dla ciała, jak i dla duszy. Wchodzimy w ostatni etap. Główne wątki listu Jakuba. Pauza.